Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Magazyn Pierwsza Klasa, jak co piątek na antenie kanału sportowego. Dzień dobry, witamy Państwa. To nie była kolejka obfitująca w gole. Z moich wyliczeń wynika, że tylko 14 bramek w 9 meczach i to jest średnia, która daje nam 1,5 gola na mecz. Ale postaramy się, żeby było mimo wszystko ciekawiej niż na boisku, bo kilka też ciekawych wątków podczas tej minionej kolejki pierwszej ligi było. Witamy się także z naszymi gośćmi, trener Marcin Sasal. Dzień dobry. Rafał Grodzicki, wracający. Dzień dobry. Witam wszystkich. Rafał, gdzie byłeś, jak cię nie było? Tłumacz się teraz. Chciałem dopiąć transfer w PSG, ale się nie udało. Do pierwszej ligi? Generalnie chciałem trochę pozwiedzać. To był taki jak dla mnie urlop. Obiecałem również córce Mai, że ją zabiorę. I mieliśmy to już od dawna zaplanowane. I trzeba przyznać, że podróż niesamowita. Wiele zobaczyliśmy, ale tam chyba trzeba jeszcze wrócić, żeby całą resztę można zobaczyć. Jesteś wytłumaczony. Szymon Janczyk, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Szymon, dzisiaj takie letnie rytmy, więc dzisiaj będzie, rozumiem, nie ostro, tylko tak bardzo lajtowo. Czy się mylę? Dzisiaj na luzie. Dzisiaj na luzie? Nie ma kogo krytykować na razie, więc... Oj, coś ci nie wierzę. Coś ci jednak nie wierzę. Zobaczmy, jak układały się wyniki w tej szóstej kolejce. Tych goli rzeczywiście nie było zbyt wiele, ale kilka interesujących rozstrzygnięć również padło w tej minionej kolejce. Panowie, dla was wynik taki, który was zaskoczył w jakiś sposób? Zaskakujący wynik. No, może w jakimś stopniu z Kraczem Stochowa Zagłębiem, bo oczywiście ta Skra robi sporo niespodzianek, ale też z drugiej strony no, raczej się nie spodziewaliśmy, że Zagłębie się potknie. No i wiadomo, też pewnie w jakimś stopniu zaskakująca jest też porażka Wisły Kraków z GKS-em Tychy. No zdecydowanie. Przede wszystkim ten ostatni mecz, o którym powiedział Szymon, i taki wynik 3-1. To gdzieś tam było duże zaskoczenie, bo Wisła była na fali. No i również, jak dla mnie, zwycięstwo Skry na, powiedzmy, własnym stadionie z drużyną, o której całkiem niedawno mówiliśmy, że w końcu fajnie wystartowała. Marcin? No, zaskoczenie to Stal na zero z tyłu zagrała, więc to super. Wiedziałem, że o tym wspomnisz. Tak jakby super. Dałbym sobie rękę uciąć, że wspomnisz o defensywie Stali Rzeszów. No ale dobrze, no oglądałem mecz i... To się rzadko dzieje, więc trzeba wyróżnić. Dokładnie. Rzadko, tak jest, trzeba wyróżnić. No i trochę jestem minus zaskoczony ruchem Chorzów, bo w dwóch ostatnich meczach, nie tylko w tym jednym, tracą punkty w końcówce. Czy można było tego uniknąć? No jeżeli ktoś strzela barkiem na 1-1, no to myślę, że jest dużo przypadku. Mhm. I czy tej sytuacji można było uniknąć? Pewno tak. Trochę nie fartu, bo ruch by był gdzie indziej, a teraz ma no, dość trudny mecz po takich dwóch nieudanych. Ale to myślę, że wrócimy do tego. Tak, szczegółowo każde spotkanie za momencik. Natomiast jako, że to był bardzo intensywny tydzień dla pierwszoligowców, stworzyliśmy sobie taką tabelę tygodnia, nazwaliśmy ją roboczo. Taką tabelę, która przedstawi nam, jak sobie te wszystkie zespoły poradziły podczas tego, no tak to chyba można nazwać, maratonu, kiedy trzeba było grać średnio co 3 dni. To wygląda w sposób następujący. W ciągu tygodnia można było zdobyć 9 oczek. Są drużyny, które nie poprawiły swojego bilansu nawet o jeden punkt, bo Chrobry Głogów przez ten tydzień no, jest na minusie, minus 9 tak naprawdę. To jest katastrofalny wynik, ale są także zespoły na drugim końcu, jak Brugbet czy Arka, które naprawdę potrafiły wykorzystać bardzo dobrze tę wysoką intensywność. No nikt tych 9 punktów nie uzyskał. Ale myślę, że 7 punktów i 6 punktów, czyli średnia 2 i powyżej 2 na ten taki trudny tydzień z 3 meczami. Myślę, że to jest dobry wynik. I tutaj te zespoły Brugbet, Arka, Podbeskidzie, UKS, Wisła to potwierdziły, i to, że są w czołówce, i to, że będą się liczyć. Natomiast rzeczywiście Skra Częstochowa 2 razy po 1-0, 2 razy z rzutu karnego, 2 razy ten sam zawodnik Mesjasz. Myślę, że to jest też sytuacja zauważalna. Ale no, czarny tydzień dla Chrobrego Głogów. Już nie udało się tak, jak trener w jednym z meczów ze Stalą Rzeszów z autu wrzucili i tam był jeden człowiek w polu karnym i udało się punkt uratować. Tutaj niestety nie udało się nic zdobyć i naprawdę trudna sytuacja. Muszą się po prostu wszyscy tam wziąć do roboty, bo te punkty są bardzo potrzebne. Trochę mi szkoda Resowi, bo ta Resowia tak no chcą zapunktować, coś tam się dzieje, ale
No też tutaj mało punktów Iresowi i Sandecji, która no robi takie no remisowe tylko mecze. Sandecja najwięcej remisów, remisów, tak. Cztery zespoły jeszcze nie wygrały meczu, między innymi właśnie Resovia i Sandecja. No ale lepiej nawet dwa mecze wygrać, cztery przegrać, jest więcej punktów niż teraz. No i to są trudne rzeczy, tak samo Górnik Łęczna, chociaż też no, mam nadzieję, że Górnik trochę się podniesie, bo już ta gra była lepsza, to też będziemy o tym mówić. Więc dużo można było stracić. No i dużo zyskać rzeczywiście, no bo ten tydzień tutaj zrobił spore przemeblowanie, jeśli chodzi o niektórych, o niektóre zespoły. Dużo możemy mówić na ten temat, na temat tej tabeli. Jak dla mnie ona pokazuje, że faworyci się rozpędzają. Drużyny, o których mówiliśmy w pierwszym programie, gdzie stawialiśmy, że rzeczywiście te drużyny mogą powalczyć o awans, pokazały w ostatnich dniach, że to wszystko u nich idzie w dobrą stronę, a jak popatrzymy na dół tabeli, no to z kolei są te drużyny, gdzie wiedzieliśmy, że mogą być problemy zarówno sportowe, jak i również pozabojskowe. No i słabo punktują i wydaje mi się, że co tydzień, co kolejkę właśnie będzie to tak wyglądało. W środku tabeli oczywiście to wszystko będzie się zmieniać. Mówiliśmy o czarnych koniach. Na tą chwilę Skra Częstochowa wychodzi na taką drużynę, która może generalnie trochę zamieszać w tej lidze. Ale tak jak powiedziałem, idealnie obrazuje tabela. Gra sposobem. To jak będzie Skra wyglądało. Sposobem. Zgadza się, no, pragmatyzm w tej lidze jest zaraz sobie do Skry, zaraz sobie potrzebny. Do Skry przejdziemy. Panowie, zaczynamy od meczu piątkowego GKS Katowice-Sandecja. Mówiliśmy już, powiedziałeś, że padło takie wyrażenie, słabo punktują. To pasuje to do Sandecji zwłaszcza. GKS ten tydzień też taki, powiedziałbym, wzloty i upadki. To nie był wielki mecz, aż jeden celny strzał w tym spotkaniu, Szymon, na korzyść Sandecji, ale po raz kolejny zespół, który pewnie aspiracje ma wysokie, nie wygrał meczu. Nie, no spokojnie z tymi aspiracjami. Tak jak już tu wspominałem, Sandecja raczej taki zespół, który może sobie trochę przeczekać te najbliższe sezony, dopóki tam nie powstanie jakiś stadion i też dopóki się nie unormuje sytuacja, bo tam nie ma po prostu takich wielkich możliwości, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o taką budowę kadry. Raczej to jest zespół, który bardziej się osłabia niż wzmacnia. Trochę tam zawsze dostają szans tacy weterani boisk, teraz też Merebaszwili i wiadomo, oni swoje umiejętności mają, ale no też jakby budowanie zespołu na Merebaszwili Misow Siciu nie wróży, że to będzie drużyna, która chce walczyć o awans na przykład. Także tutaj spokojnie, bardziej pewnie GKS Katowice może być rozczarowany, bo po meczach, w których on się trochę postawił, na przykład Wiśle Kraków na wyjeździe, tutaj mógł zdobyć punkty i na pewno taki potencjał kadrowy GKS-u, też potencjał piłkarski, patrząc na te pierwsze kolejki, był pozwalał myśleć, że to Gieksa tutaj wywalczy 3 punkty. Także tutaj trochę, zwłaszcza ten brak celnych strzałów, bo tak naprawdę no, wcześniej raczej mówiliśmy o tym, że GKS jest mocno w ofensywie, ma tam kto straszyć z przodu, a takie zero przy strzałach celnych troszkę psuje. Na usprawiedliwienie tego były dwie poprzeczki dla Sandecji i słupek też dla GKS-u w końcówce. Tak, tak, to właśnie był taki szalony statystyka mecz. Statystyka tego nie odda. Trzy słupki i poprzeczki łącznie to chyba było więcej niż w ogóle w całej tej kolejce, więc też warto odnotować, że troszkę tam się mimo wszystko działo. Nie no, zdecydowanie bohaterem meczu mógł zostać Mas, który miał bodajże chyba 2 setki. Nie strzelił tego. Przypuszczam, że nawet byśmy mogli o nim mówić na zasadzie wyboru do jednastki kolejki. Miał naprawdę dogodne sytuacje, ale też ten mecz pokazał, jak może wyglądać pierwsza liga. GKS, który mimo wszystko miał więcej szczęścia do pewnej minuty tego spotkania. W końcówce to on miał sytuację, gdzie trafił w słupek i ten wynik mógł być zgoła odmienny, ale rzeczywiście nie padły bramki, mecz taki sobie. Ja myślałem, że to jest pierwszy mecz tej kolejki, inne będą na pewno inne. Będziemy oglądać bramki, będziemy widzieć widowiska, no ale niestety. No, za tym meczem chyba poszły inne zespoły i to bardzo podobnie wyglądało. No pamiętajmy, że to jest trzeci mecz w ciągu tych kilku dni. Różnie było z tą przerwą. Jedni mieli ją krótszą, drudzy mieli dłuższą, bo mecze się porozkładały od piątku do poniedziałku. Tak? W związku z tym no, na pewno tutaj trochę zmęczenia materiału. No i obydwie drużyny, ja uważam, że trochę zachowawczo. Nie stracić najpierw, a coś tam zawsze można upolować i z tego polowania niewiele wynikało. Aczkolwiek mógł jeden z tych zespołów wygrać 1-0, bo to na to się
zanosiło. Ja tutaj patrząc na ten mecz właśnie tak sobie to układałem, że kto strzeli, to wygra. No bo rzeczywiście chyba tutaj w kość te mecze wcześniejsze zawodnikom dały. No ja muszę, bo ja się nie zgadzam. Zawsze się nie zgadzałem z tym. Ostatnio też słuchałem różnych wypowiedzi, że ktoś może być zmęczony, no z całym szacunkiem. Będąc piłkarzem, ja uwielbiałem grać mecze, nie trenować, a grać mecze. I to było dla mnie najważniejsze. Może nie czujesz zmęczenia po prostu, nie, ale no, trenerze, tak akurat, zmęczony. Akurat nie należę do osób, które mogły grać bez problemu mecz za meczem, ale ja się bardzo cieszyłem i nigdy w życiu nie chciałem gdzieś tam zwalać winy na to, że mogę być zmęczony. Myślę, że jednostki treningowe od czasu do czasu są w normalnym mikrocyklu treningowym, są czasami mocniejsze niż sam mecz. I to powiem na początku sezonu zwalać... trenersku, że w trzecim meczu możesz nie osiągać takich prędkości, jak osiągałeś w pierwszym. Zgadza się, ale piłkarsko trzeba się obronić i myślę, że... To się bronili właśnie. No, ale jak popatrzymy na mecz, który się odbył na samym końcu ruchu Orzów z Chojniczanką, oni też mieli w nogach poprzednie kolejki, a spotkanie fajnie się oglądało. W końcówce faulował zawodnika, bo już za nim nie nadążył i to była bardzo groźna sytuacja, która mogła się skończyć bramką. Ja do tego też dojdziemy. To też jest kwestia tego, ile zmian poszczególni trenerzy zrobili, bo na przykład Stal Rzeszów w tym meczu w środku tygodnia, jeśli dobrze pamiętam, w porównaniu z pierwszym spotkaniem z tego cyklu, to chyba 5 zmian w wyjściowym składzie. Ruch po 5 zmian robił, rotował, miał różne przeboje, więc tutaj no, kto miał większą kadrę i bardziej wyrównaną, to starał się to wszystko zneutralizować. No chociaż to też w jakiś sposób ma wpływ, bo w jakimś stopniu rozbija pewnie skład, który był taki skonsolidowany na starcie i jakieś tam perturbacje się zdarzyły. No z drugiej strony wszyscy znają kalendarz, wiedzą, że będą takie momenty w sezonie, że trzeba będzie trochę porotować i to jest znane dla wszystkich. Skra Częstochowa, Zagłębie Sosnowiec, wygrana Gospodarzy 1-0, Mesjasz. To trener chyba uknął takie powiedzenie, że mają swojego Mesjasza przed tygodniem, mają go teraz także. Ale to, że niespodziewana sytuacja. To, że nie? Powtórzyli, to jestem w szoku. Identyczny scenariusz, znowu Mesjasz z karnego daje. Jak zobaczyłem tą sytuację, to się lekko uśmiechnąłem, że rzeczywiście mówię, nic dwa razy się nie zdarza, tak jak w filmie, ale jednak się zdarza. No, Skra Częstochowa od awansu do pierwszej ligi 9 razy już wygrała 1-0, więc to jest taka powtarzalność u nich widoczna i z racji tego, że dobrze bronią i ten minimalizm wystarcza do wygrywania, to pewnie jeszcze parę razy się czegoś takiego doczekamy. Ale myślę, że Szymon, że trzeba tu powiedzieć, że Skra Częstochowa w tym meczu grała inaczej. Odważnie, miała więcej sytuacji. Czyli zauważałem już wcześniej. Nawet statystyki czy to oddają, przez Zagłębie, tak. czy zaczęli po prostu troszeczkę więcej. Pamiętajmy też o czerwonej kartce. Pamiętajmy też, że na początku drugiej połowy Bykow wylatuje z czerwoną kartą. Słusznie zresztą, bo tam była sytuacja pewnie sam na sam. I prawie całą drugą połowę goście musieli grać w 10. Czy zauważyłem już wcześniej, że Skra troszkę się otwiera i tak zamierza grać bardziej ofensywnie, bez jakiegoś może, bez całkowitego przechylenia Wajchy, ale troszkę to się faktycznie zmienia na korzyść takiej ciekawszej dla oka kibica na pewno piłce. Słuchajcie, to przede wszystkim bierze się z tego, że trenerzy drużyn przeciwnych też analizują Skrę i też wiedzą, że Skra bardzo dobrze czuje się w kontrze i trzeba mimo wszystko oddać im trochę pola, dać im szansę na popełnienie błędu. No ale jak widzimy w ostatnim czasie, ta Skra nie popełnia błędów. To tak teraz Adam powiedział, to Zagłębie popełniło błąd, bo było złe ustawienie dwójki stoperów. Kozłowski dostał fajną piłkę. Okej, tam dużo było przypadku i wychodził do sytuacji generalnie sam na sam z bramkarzem. I tak jak powiedziałem, Skra nie popełnia błędów, być może przez to, że grają tak, grali minimalistycznie. Pragmatyzm był najcenniejszym ich atutem. No ale jak Zagłębie dało trochę miejsca, no potrafili również to wykorzystać. No myślę, że tutaj też te 10 punktów zrobiło trochę pewności u zawodników i że trochę im się swobodniej gra, mimo założeń taktycznych, które wynikają z tego, żeby rzeczywiście tutaj dbać o tą defensywę, szukać rozwiązań nie za wszelką cenę, to jednak trochę tutaj te punkty pomogły, żeby odblokować głowy, no bo nie tylko to, że Zagłębie zagrało słabszy mecz, ale myślę, że wyraźnie było widać, że Skra trochę ruszyła i chce trochę poszaleć nie na 1-0. Sprawdziłem na szybko jeszcze statystyki. W tym sezonie w porównaniu z poprzednim średnio jeden strzał więcej na 90 minut. Troszkę wzrost expected goals w przypadku Skry i też średnie liczby podań na minutę posiadania piłki. Więc faktycznie możemy
potwierdzić. Ta ofensywna gra ma też odzwierciedlenie. Wzrost także zauważyliśmy w liczbie porażek Wisły Kraków. Pierwsza w tym sezonie, w tej kolejce minionej z GKS-em Tychy, wygrana Tyszan 3-1. Mimo tego, że to Wisła lepiej to spotkanie zaczęła. Tam Kostrzewski bardzo dobrze w bramce gospodarzy sobie radził. Przegrywali, mimo to potrafili odrobić straty. Bardzo dobry mecz człowieka, który zaliczył dwie asysty, Krzysztofa Wołkowicza, boś kapitalnie te piłki posyłał z lewego skrzydła na głowę, na nogę. Rumin, Czyżycki bardzo dobrze z tego skorzystali. No i dzisiaj mówimy o pierwszym pogromcy Białej Gwiazdy w pierwszej lidze. Trzeba te wycinki z tych dośrodkowań w pełnym biegu wyciąć i pokazywać młodzieżowcom, bo rzeczywiście to jest zauważalne i naprawdę świetne asysty, ale zresztą bardzo dobry mecz. Ja uważam, że to najlepszy zawodnik tego meczu i też go tam wrzuciłem do swojej jedenastki kolegi. No Tychy czekały na przełamanie i też tam zamieniłem słowo z prezesem Bartnickim, który mówił, że no jak nie z Wisłą, jak nie w takim meczu, to z kim można się przełamać, będzie trochę łatwiej. No i rzeczywiście było łatwiej. To nie to, że Wisła zlekceważyła, bo miała swoją grę, ale myślę, że to GKS Tychy tutaj zapanował nad tymi wszystkimi sytuacjami, nad meczem i, no i myślę, że optycznie miał taką rolę wiodącą w tym meczu. Ja pamiętam spotkanie ostatnie GKS-u tych z Wisłą Kraków w Pucharze Polski w poprzednim sezonie. Miałem przyjemność komentować to spotkanie i GKS Tychy bardzo się podobał, mi przynajmniej w tym spotkaniu. To oni prowadzili grę, to oni byli drużyną taką bardziej dojrzalszą. No ale Wisła po prostu wykorzystała dwie albo trzy sytuacje. Nie pamiętam już dokładnie wyniku. I ja teraz odniosłem wrażenie, okej, jest inny trener, ale GKS Tychy wyciągnął wnioski z tamtego spotkania. Zagrali naprawdę fajne spotkanie. To oni byli dojrzalszą drużyną, mimo tego, że Wisła początek spotkania naprawdę miała fajny. No ale tak powiedziałeś, lewy obrońca, który nie tylko w tym spotkaniu się wyróżniał, bo on się wyróżniał już w tej drużynie w poprzednim sezonie. Od początku sezonu również tego zalicza asysty, jest wiodącą postacią. A ten mecz to była po prostu klasa w sobie tego zawodnika i rzeczywiście można wyciągać powtórki z tych asyst i pokazywać nie tylko trenerze młodzieżowcom. Tak. Myślę, że nawet w Ekstraklasie niektórzy zawodnicy, którzy są podstawowymi zawodnikami, mogliby się uczyć, jak dorzucić piłkę w pełnym biegu. A to jest taki zawodnik... Mówimy, że nie mamy lewych obrońców, a to się okazuje, że gdzieś tam w pierwszej Krzysztof Wołkowicz, 27 lat. A to jest taki podobny zawodnik trochę do Dawida Abramowicza, bo też wyróżnia się dość taką motoryką, tym, że on od pola karnego do pola karnego da radę. Pewnie w obronie jakieś swoje braki ma z racji tego, że też jest bardzo ofensywnie usposobiony, no ale to dośrodkowanie, ta umiejętność robienia liczb taka sama właśnie jak u Dawida, więc tutaj... No, troszkę się dziwiłem, że nikt się z Ekstraklasy nim nie zainteresował, zwłaszcza z takich zespołów, które grają wahadłowymi, bo myślę, że w takiej drużynie by jak najbardziej super materiał wpisał. To podpytamy trochę o kolegę klubowego, Daniel Rumin, a więc strzelec jednej z bramek dla GKS-u Tychy jest naszym gościem. Witamy, Daniel. Dzień dobry, cześć wszystkim. Daniel, przysłuchujesz się naszej rozmowie od dłuższej chwili, to zapytam od razu, czy Krzysztof Wołkowicz takie centry, takie ciasteczka daje na każdym treningu, czy tylko co drugi trening ewentualnie? Nie, Krzysiu ma ułożoną lewą nogę, daje takie ciasteczka na każdym treningu i w meczach też to potwierdza, bo też pamiętam bramkę z tamtego sezonu, gdzie graliśmy z Sosnowcem i też dał mi taką piłkę na krótki słupek, ja z tego skorzystałem, także Krzysiu naprawdę top, lewa noga. No to jest w ogóle ciekawy zawodnik, rzeczywiście obrońca, który potrafi strzelać gole. W tamtym bodaj 5 trafień, miał też sezon, kiedy chyba 6-krotnie wpisywał się na listę strzelców, więc no korzystacie z niego, taki nowoczesny, boczny defensor. No tak, właśnie to ma też do siebie, że jestem wahadłowym, jest defensorem, ale ma naprawdę fajne liczby i co sezon to potwierdza, bo w tym sezonie ma już bramkę i 4 asysty, także no klasa sama w sobie. Daniel, skoro wspomniałeś w poprzednim sezonie, muszę cię zapytać o taki jeden mecz, który był w pewnym sensie kuriozalny z Odrą Opole, kiedy 2 razy ustrzeliłeś tam obramowanie bramki. Jak się czuje napastnik w takiej sytuacji? Nawet muszę poprawić, że 3 razy. Także no niecodzienny na pewno, bo niecodzienny mecz, niecodzienne zdarzenie, bo gdzieś tam nawet w treningach ciężko gdzieś 3 razy poprzeczkę obić. No na pewno nie było łatwo, bo wiadomo, że strzał w poprzeczkę jest strzałem niecelnym,
Chciałem w tym meczu bramkę strzelić, no ale no, klucz był taki, że nie poddawałem się i gdzieś tam do końca walczyłem, wierzyłem, że się uda. No i udało się strzelić głową na szczęście na 1-1, no aczkolwiek wiadomo, że duży niedosyt po tym meczu był. Daniel, to wróćmy do tego meczu Wisła Kraków. To jest na pewno duża motywacja, kiedy można w pierwszej lidze gościć taki zespół jak Wisła. Pewnie będzie podobnie, jak pojedziecie do Krakowa na mecz u nich, ale rzeczywiście tak sobie tłumaczyliście przed tym meczem, że to takie idealne starcie na przełamanie? No przede wszystkim na pewno był to dobry moment, żeby się gdzieś tam przełamać i napędzić na najbliższe mecze, bo graliśmy u siebie, graliśmy z Wisłą Kraków. Frekwencja też powiedzmy, że w miarę dopisała, także na pewno podeszliśmy do tego meczu jak do każdego innego, bo każdy mecz chcemy wygrywać i też w tym ten mecz też był taki plan, żeby go wygrać, wiadomo. Natomiast no, na pewno fajny przeciwnik i fajne okoliczności, żeby się przełamać. No i mam nadzieję, że to dodam kopa i wiary w następnych spotkaniach. A jak to jest, że wy na razie te zwycięstwa odnosicie z takimi ligowymi faworytami, bo wcześniej jeszcze był Brookbet, Termalika, Nieciecza. Łatwiej wam się gra z takimi zespołami, które chcą kontrolować wydarzenia na boisku, które no, mają też większą presję po swojej stronie trochę, bo zawsze są faworytami takich spotkań? Myślę, że z każdym zespołem się gra ciężko. Wiadomo, że gdzieś tam otarło się to, że z tymi zespołami lepszymi dużo łatwiej się gra, aczkolwiek ciężko mi powiedzieć, wygraliśmy z Termaliką, która spadła z Ekstraklasy, teraz drugi mecz wygraliśmy z Wisłą, która również spadła z Ekstraklasy. Czy łatwiej się gra przeciwko takim zespołom? Nie wiem, po prostu Ciężko mi cokolwiek powiedzieć na ten temat. No wiadomo, my chcemy wygrywać każde spotkanie i w tej lidze wiemy, że nie ma słabych zespołów i wiadomo, że gdzieś tam w przyszłości również teraz będziemy grać z Sandecją i tak samo ten mecz będziemy chcieli wygrać, jak i ten z Wisłą czy Termaliką. A czego wam jeszcze brakuje, żebyście tak w pełni rozwinęli ten styl gry Dominika Nowaka, który też zawsze lubił ofensywną piłkę, taką właśnie dominującą? Co jeszcze musicie poprawić, żeby to tak funkcjonowało jak należy? No na pewno fajnie, gdybyśmy poprawili skuteczność, bo w tych meczach, które graliśmy, mieliśmy dużo sytuacji i ja sam gdzieś tam się znajdowałem w fajnych sytuacjach i troszkę nie wykorzystywałem ich. Wiadomo, że gdybyśmy gdzieś tam w tych niektórych meczach pierwsi strzelili bramkę, łatwiej by nam się grało. Natomiast no, na pewno musimy poprawić skuteczność i myślę, że to będzie klucz do jeszcze lepszej gry. Daniel, ty jakiś czas temu miałeś też taki sezon z 12 golami w pierwszej lidze, jeszcze w barwach Jastrzębia. Wciąż jesteś dość, może już nie młodym zawodnikiem, ale 25 lat to jeszcze nie jest taki wiek, w którym mógłbyś... Młodym, ale nie bardzo młodym, tylko młodym. No, zależnie jak patrzeć. To już dzisiaj 25, to niektórzy mówią, że to już stary zawodnik. To zapytam inaczej. Kiedy Ekstraklasa w takim razie? I w ogóle, czy miałeś takie konkretne rozmowy z jakimś klubem Ekstraklasy w przeszłości? Jeżeli chodzi o rozmowy, to nie miałem prowadzonych tutaj rozmów z żadnym klubem. Wiadomo, że gdzieś tam to jest cel, do którego dążę i chciałbym zadebiutować w końcu w tej Ekstraklasie, bo tak jak tutaj mówicie, 25 lat, no jeszcze jest trochę czasu, ale wiadomo, że jest go coraz mniej. Natomiast no czemu tej Ekstraklasy nie zrobić z cechami i tutaj upiec dwie pieczenie na jednym ogniu? No to jest ambitny plan. Z tychami może być niełatwo, aczkolwiek ta liga jest na tyle nieprzewidywalna, że kto wie. Ale mimo wszystko zastanawiałem się, czy powie właśnie to, że z tychami wybrnie, bo kibice mogliby mu mieć za złe. Wybrnął. Daniel, bardzo dziękujemy za rozmowę. Daniel Rumin, zawodnik GKS-u Tychy, naszym gościem. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy. My zanim przeniesiemy się na mecz Odra Opole Resowie, jeszcze tylko informacja dla was, Kanal Plus, specjalna promocja. Tam możecie oglądać trochę większą piłkę za 40 zł miesięcznie. Większą piłkę niż pierwsza liga, natomiast, no jak wiecie, czasami nawet i w pierwszej lidze jest tak ciekawie jak na przykład
w lidze hiszpańskiej czy angielskiej. Szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie do tego filmu. Przenosimy się na Stadion Miejski do Opola. Tam podział punktów. Odra zremisowała z Resowią. Tak jak już powiedzieliśmy, Resowia nadal nie potrafi wygrać spotkania. No i to jest o tyle kosztowne, że już dno tabeli wita. No, myślę, że jeśli chodzi o ten mecz, to był mecz przede wszystkim starych fragmentów gry. Bardzo dużo rzutów wolnych. Padła jedna bramka dla Odry Opole. Szymon Łapiński. Dokładnie. Był tam rykoszet, ale padła ta bramka. Resowia dobrze zaczęła, fajną akcją, bardzo ładną bramką, ale ja odnoszę wrażenie, że w Resowi dalej czegoś brakuje. Brakuje lidera, być może nawet i dwóch liderów. Brakuje zawodników, którzy wezmą ten ciężar gry na siebie. Bo jak dla mnie styl Resowi na razie jest nieodczytywalny. W każdym meczu grają coś innego, nie do końca im wychodzi. Być może to jest właśnie spowodowane tym, że nie ma wyniku i trener cały czas szuka odpowiedniego systemu dla drużyny. Ale no jak dla mnie absolutnie, no to był mecz na remis. Okej, były te rzuty wolne, ale i jedni i drudzy trochę w tym spotkaniu mnie zaskoczyli in minus. Mhm. No Resowia też przewidywaliśmy, że będzie miała problemy i tak naprawdę chyba w większości tych spotkań jest takim zespołem, może nie zawsze gorszym, ale takim równym, że nie wyróżnilibyśmy raczej meczu, w którym Resowia była dobra, a nie wygrała, w którym była lepsza, a nie wygrała od rywala, więc tutaj na pewno jest jakieś pole do poprawy, też trochę nieskuteczności, mimo że to nie jest zespół, który sobie kreuje dużo tych sytuacji, to jakby więcej wykorzystywał, to pewnie byłoby lepiej. Kontuzje też są jakimś problemem, wiadomo, że jedna była kuriozalna, gdy Bartosz Kwiecień wyeliminował swojego kolegę z zespołu, ale teraz też Bruno Garcia złapał kontuzję, drugi wypożyczony zawodnik z Miedzi Legnica. Chyba trzeciego nie będzie, więc no jakieś troszkę te problemy się piętrzą w Resowi. A jego chyba też również nie będzie długo, bo to jest dosyć poważna kontuzja. On już raczej nie do gry w najbliższych miesiącach. Ja już mówiłem, mnie trochę szkoda tutaj Resowi, bo oni próbują coś robić. Ten zespół nie zaczyna wyglądać źle, natomiast nie ma takiego błysku. Nie ma takiego czegoś, żeby ktoś tutaj, nie wiem, czymś zabłysnął. No tak jak mieliśmy w poprzednich meczach zawodników wyróżniających. Tam jest ciężko wskazać kogoś, jakbyśmy chcieli do jedenastki kolejki kogoś wziąć, to na pewno będzie ciężko kogoś wybrać. Tak, grają na jednym poziomie. Grają na jednym poziomie i to jest jakby no, taki problem. No musiała być taka jakaś, nie wiem, do tego dołożyć taktykę, czy nawet takiego trochę farta, jak ma skracza Częstochowa. Gdzieś tam faul, gdzieś tam jakiś stały fragment, gdzieś nie stracić, coś by się, taki mecz na przełamanie, by się po prostu przydał, no bo szkoda, oglądam to i naprawdę no chciałoby się, żeby coś tam zaiskrzyło dla dobra tej pierwszej ligi. No dla mnie ta skra przede wszystkim ma Mesjasza, tak, który wygląda bardzo solidnie w linii defensywy i strzela solidnie te bramki. Solidnie w budowie też wygląda. Tak, ale jest ostoją całej drużyny. Zawodnik czyszczący, tak? Jest, on ale zawsze notuje, bo wszyscy mówimy o bramkach, wiadomo, rzuty karne pewnie wykonywane, ale on zawsze ma bardzo dobre statystyki. Świetnie ustawy. Tak, ale słuchajcie, no, mobilny zbytnio nie jest. Mówimy o nim, że to jest lider skry Częstochowa. Oczywiście. W Resowi brakuje mi takiego zawodnika właśnie. Niekoniecznie lider musi być napastnikiem, środkowym pomocnikiem. To może być taka wyrazista postać, jak w skrze właśnie jest Mesjasz. Marek Mróz, ciekawa postać w Resowi o tyle w tym meczu, że po niespełna 3 minutach od wejścia na boisko zdobył naprawdę efektownego gola. Piłka odbija się od słupka i gdzieś ten remis też Resowi daje. Kolejne spotkania to już mecze niedzielne, Stal Rzeszów, ŁKS. To jest spotkanie, nad którym musimy się pochylić. Trener się uśmiecha, ja wiem dlaczego. My sobie zawsze tutaj przed wejściem na antenę rozmawiamy trochę o tej defensywie Stali Rzeszów. Później zresztą też w programie. Trenerze, czyste konto Stali Rzeszów, czyste konto zwycięstwa. Nie, no ja się cieszę bardzo. Natomiast też nie zmienili grania, bo grają bardzo wysoko. Grają, skracają pole gry. Często obrońcy środkowi są na połowie przeciwnika i to głęboko na tej połowie przeciwnika. Kreują sytuację tak jak do tej pory. Co się zmieniło, że nie stracili bramki? Nie wiem, może o tym pomyśleli, może trochę solidniej, może o tych fazach. Posłuchali może, nie? W końcu. Może o tych fazach przejściowych, że bardziej zwracają na to uwagę, no bo jak jesteśmy w ataku rozstawieni, to jesteśmy bardzo szeroko. Może tutaj coś z tym zostało zrobione? Nie wiem, no trzeba byłoby zapytać, ale naprawdę szacunek, że rzeczywiście to zero z tyłu zostało, no bo
No bo no ten wynik nie byłby korzystny. Ciężko by było w tym meczu zdobyć 3 punkty, mimo tego, że tych sytuacji było sporo i Stal momentami zdominowała przeciwnika, to zdecydowanie tak. Ja wiem, myślę, co pomogło. Bo przede wszystkim bramkarz zagrał dużo lepsze spotkanie niż wcześniej, bo wcześniej Pęksa nie pomagał, jakby Stali nie wyciągał tych punktów, a tutaj zaliczył taką jedną, dwie interwencje wysokich lotów. Też w jednej sytuacji, jak dobrze pamiętam, minimalnie obok słupka uderzał i Betorti, więc to też... No mogło się zamienić w bramkę, więc to też jakby nie było tak, że nagle rywale Stali nie stwarzali sobie sytuacji do strzelenia bramki. Troszkę szczęścia, troszkę dobrej formy bramkarza. No na pewno też troszkę mimo wszystko lepsza gra w defensywie, natomiast to też taka na razie jaskółka. Mhm. Ale też trzeba przyznać, że Stal może nie kontrolowała spotkania, ale była lepszą drużyną. Więcej sytuacji, ale tak jak Szymon powiedział, po pierwsze dobra praca bramkarza w końcu taki... Stworzył tym wszystkim obrońcom swoim osobę, która okej, jak ja popełnię błąd, tak gdzieś tam w końcówce spotkania jeden z zawodników UKS-u wyszedł, nie pamiętam nazwiska dokładnie. I Betorti właśnie chyba sam tak, wyszedł sam na sam. Sytuacji myślisz. Wyszedł odważnie, skrócił kąt i dał chwilę napastnikowi, aby ten już musiał oddać strzał i być może musiał popełnić błąd. Zrobił to, więc myślę, że bardzo dobra postawa bramkarza i to może gdzieś tam napędziło drużynę, dodało też takiego farta i w końcu mamy czyste konto po stronie Stali Rzeszów. No też ciekawostka i taki duży przeskok w porównaniu ze spotkaniem z Ruchem Chorzów, bo tam Ruch oddał 6 strzałów, 3 celne, 3 bramki, tutaj 7 strzałów ŁKS-u i żadnej bramki, a też ta statystyka expected goals trochę wyższa w tym spotkaniu niż w meczu z Ruchem Chorzów, więc no jest jakiś progres. Był też gol Dawida Olejarki przecież, tylko że nieuznany, bo ostatecznie na spalonym znalazł się zawodnik Stali, więc tam mogło skończyć się wyżej. Jednym z meczów tej kolejki miało być starcie w Łęcznej. Górnik Łęczna, Arka Gdynia, no bo mówimy o zespole, który dopiero co w Ekstraklasie był i o zespole, który do tej Ekstraklasy chce jak najszybciej wrócić, Górą Arka Gdynia. Muszę wam powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym tygodniem w wykonaniu Arki, bo jednak 2 wyjazdy, pewnie zdobyte 3 punkty, bo nawet w tym meczu z Górnikiem były gorsze momenty, bo to nie tak, że Górnik znowu zagrał beznadziejnie. Myślę, chyba że się lepiej, z tym dużo lepiej niż ostatnio. No właśnie, mimo to Arka jednak z takiego ciężkiego meczu komplet wywiozła. Indywidualności. Myślę, że tutaj też Hajdari pokazał się z bardzo dobrej strony i z jednej i z drugiej strony. Nie tylko grał na swojej tej lewej stronie, ale często był i po prawej stronie, więc tutaj kreował akcję i rzeczywiście nie bał się tych pojedynków 1-1. Myślę, że tutaj to przewyżyło, że jednak więcej tej jakości w Arce, więcej tych umiejętności. Natomiast no, różnie mogło być, bo też zawodnicy Górnika Łęczna zagrali zdecydowanie lepiej. I myślę, że też Karol Podliński pokazał się, już nie biegał, nie miał treningu biegowego, tylko był przy piłce, miał sporo sytuacji. Była sytuacja kontrowersyjna dla mnie, bo myślę, że faul był na nim w końcówce w meczu. Który, w polu karnym mówisz o tej sytuacji. Tak, więc też jakaś tam sytuacja była. Natomiast myślę, że Arka tutaj jakościowo pokazała, że w meczach takich istotnych, bo to był mecz istotny i dla jednych, i dla drugich, dla Arki tak samo, bo ten długi tydzień nie skończyłby się dla nich happy endem. Myślę, że tutaj pokazała swoją wartość i rzeczywiście tutaj zapunktowała, zdobyła w tym tygodniu 7 punktów. No i utwierdziła no i kibiców i wszystkich, że jest zespołem bardzo, bardzo solidnym. Górnik cały czas ma praktycznie te same problemy. No, chociaż tym razem nie stracił bramki jako pierwszy, tym razem pierwszy strzelił, ale wciąż mało takich konkretnych sytuacji pod bramką rywala. Troszkę brakuje takich rozwiązań ofensywnych. Praktycznie w każdym meczu te ofensywne statystyki Górnika są gorsze od rywali, więc ciężko tutaj mówić o jakimś progresie. Oczywiście gdzieś był to bardziej wyrównane spotkanie niż poprzednie. Te sytuacje Podlińskiego, 2 faktycznie mogły się skończyć bramkami, ale też cały czas jest bardzo daleko Górnik od takiej dobrej formy. Tak, tutaj jeszcze Janek gol pod grom, tam starał się i dogrywać i na klepkę schodzić i kierować tą drużyną. Ja myślę, że tutaj Górnik zrobił taki mały progres, może nie punktowy, ale jakościowy, że lepiej to wyglądało i teraz ma mega ważny mecz w Chojnicach, no bo
Z drugim zespołem, który wygląda dość słabo, więc porównywalne starcie. Kto się lepiej odbił? Dokładnie. Dla mnie zdecydowanie najlepsze spotkanie w tym sezonie Górnika. To chciałem powiedzieć. Jak popatrzymy na statystyki, to statystyki były wyrównane. I ja się nie zgodzę z tezą, że było mało sytuacji dla Górnika, bo mało konkretnych było. Podmiński miał jedną sam na sam, gdzie ja uważam przy oddawaniu strzału również był faulowany. Wcześniej też miał sytuację bardzo dogodną, gdzie jej nie wykorzystał. I ta gra nie wyglądała źle. Czym przeważa Arka? To co trener powiedział, no jakość. Mają zawodników, którzy jak już mają, przynajmniej w tym dniu, jak już mieli sytuację, to zamieniali je na bramki. Ale to jest dobry prognostyk dla drużyny z Łęcznej, bo rzeczywiście widać już tam poprawę. Poprawę gry, poprawę jakości, idą w dobrym kierunku, tylko no niestety, no jak chcą wygrywać, muszą zamieniać na dzień dzisiejszy każdą sytuację na bramkę, bo to nie będzie drużyna, która będzie miała po 5, 6, 7 sytuacji w ciągu z 90 minut. Być może będą dwie, być może trzy i trzeba będzie strzelać bramki i tylko w ten sposób punktować. Muszą się szybko budzić w Łęcznej, bo to już jest strefa spadkowa. Ja wiem, że jest początek sezonu, ale to źle wygląda, kiedy zespół, który co dopiero grał w Ekstraklasie, jest niemal na dnie tabeli. Teraz przenosimy się na mecz Puszczy Niepołomice z Brookbetem. Rozczarowanie, Szymon, ten remis dla Brookbetu to 0-0 zaledwie? Powinni się cieszyć, bo powinni przegrać, bo tam był błąd sędziego wyraźny, więc myślę, że tutaj Brookbet nie ma powodów do narzekania. No, chodzi oczywiście o tę sytuację, gdzie przy dośrodkowaniu z lewego skrzydła obrońca ewidentnie zagrał Maciej Ambrosiewicz. Tak, Maciej Ambrosiewicz, to nawet defensywny pomocnik. Powiększony obrys ciała, więc bezdyskusyjny rzut karny. Sędzia dość mało doświadczony, może dlatego taka decyzja. Nie wiem, czy to nie był jego debiut na poziomie pierwszej ligi, chociaż za to sobie ręki uciąć nie dam. Ale no tutaj więcej szczęścia po stronie Brookbetu niż Puszczy, mimo że pewnie przed meczem byśmy zakładali odwrotny scenariusz. A ja uważam, że większość drużyn, które jadą do Niepołomic, nie mówię, że biorą w ciemno remis, ale jak pojawi się jakiś temat, że być może tam będzie 0-0, 1-1, to myślę, że na tą chwilę nie ma drużyny w pierwszej lidze, która powie nie. To jest za mało, bo w Niepołomicach z Puszczą to trzeba wygrywać. Nie, to jest taka twierdza drużyny. Nie, oni tam przegrywają. Przegrywają, ale naprawdę ciężko się gra. W ostatnich trzech sezonach Puszcza częściej przegrywa u siebie niż wygrywa. Tak, ale w tym sezonie trzy wygrane. To jest niewdzięczny Łęczna tam przegrała, tam przegrała Stal, tam przegrała Chojniczanka też już. Więc teraz pierwszy raz nie wygrali meczu u siebie. No ale w ostatnich sezonach tam jak się każdy wygrywał. Więc. Uwierzcie mi, że bierze się pod uwagę to, że będzie bardzo ciężko. Okej, są drużyny, które wygrywają. W tamtym sezonie tak było. W tym sezonie ja odnoszę wrażenie, że to jest znowu budowa twierdzy przez trenera Tułacza i tak Szymon powiedział, podpisuje się również pod tym, że przy lepszym być może sędziowaniu to Puszcza zgarnia 3 punkty i Termalika generalnie nie miała nie wiadomo jakich sytuacji, aby to spotkanie wygrać, czy nawet jakby był rzut karny, a wiadomo rzut karny to jeszcze nie bramka, doprowadzić do remisu. Ja uważam, że trochę jestem rozczarowany tym, bo liczyłem na to, że ktoś zdobędzie 9 punktów. Kto jak nie Termalika wygrała 2 mecze w tym maratonie króciutkim i wydawał się ten mecz, że no też jakościowo zespół, który spadł z Ekstraklasy, który ma plany, który gra solidnie, ale znowu bez błysku. To, że wpuszczają Mesjanowicza, którego tam w 60 którejś minucie i on robi parę fajnych akcji, to jest rzeczywiście zawodnik, który ma dużą jakość. Ale to nie wystarczyło, bo uważam, że Puszcza miała tutaj o wiele więcej fajnych sytuacji z gry i mogła to przechylić z innej sytuacji, nie z tego rzutu karnego, ale też były sporo atutów mieli do tego, żeby ten mecz wygrać. Czy to będzie twierdza? Na pewno to jest specyficzny stadion, na pewno to jest atut dla tego zespołu i nikomu tam nie będzie łatwo grać, ale to nie jest tak, że to jest twierdza nie do zdobycia. Myślę, że jakościowo taki zespół jak Termalika powinna sobie tam
poradzić, a sobie niestety nie poradził. No ja myślę, że jeszcze jeden większy straci. 26 porażek w poprzednich trzech sezonach. Ty się cały czas trzymasz, wiesz, w przeszłości. My mówimy o aktualnej. No ale wiesz, jak przez 3 lata tam każdy wygrywa praktycznie, to ciężko mówić o twierdzy. Twierdza jest... Rafał mówi, że budują tą twierdzę. Ale słuchajcie... Tak jak stadion w Radomiu. Ja cię wiem, że to jest trudny teren, bo tam jest krótsze boisko, taki mały stadion, inny klimat troszkę niż w większości... Totalnie inny klimat i ja wychodzę z założenia, że niekoniecznie jadąc tam, bierzesz w ciemno 3 punkty. Liczysz się z tym, że będzie bardzo ciężko, ciężej niż na innych stadionach, bo ja śmiem twierdzić, że nie wiem, strzelam teraz. Sandecja Nowy Sącz jedzie do Niepołomic i trener Dudek ma w głowie to, że kurczę, tam może być ciężej niż w Krakowie na Wiśle Kraków. Tak? Tylko dla mnie różnica między Sandecją a Brookbetem jest duża, bo ja cały czas utrzymuję, że zespół z takimi nakładami finansowymi jak Brookbet w tym sezonie i z taką też kadrą, bo za tymi nakładami idą konkretne nazwiska i konkretna jakość piłkarzy, nie powinien jechać na przykład do Niepołomic z takim nastawieniem. No, dla mnie Brookbet z tymi inwestycjami to jest zespół, który powinien się nastawiać na komplet punktów w ogóle w całym sezonie. Wiadomo, że to jest, jakieś wpadki się zdarzą, tylko że to nie może być tak, że już na starcie sezonu jest tych wpadek tyle, że co jakiś czas wywołujemy, że tu nieskuteczność, tam jakieś potknięcie. No. Weźmy jeszcze pod uwagę tą naszą tabelę, którą pokazaliśmy przed chwilą. Myślę, że przed tymi trzema kolejkami, jakby trenerowi Latalowi ktoś powiedział, że będzie 7 punktów, myślę, że nie byłoby tylko dramatu, teraz nie? Odbieramy im punkt za remis, dodajemy 2 punkty puszczy i są na tym samym poziomie. Jest tak, że trzeba zdobyć 10 punktów w 3 meczach. To się nie da i wszyscy narzekają. To jest właśnie w przypadku Termaliki. Bardzo mocno skupiliśmy się na Termalice, a ja uważam, że ta puszcza zaczyna grać trochę inną piłkę niż do tej pory nas przyzwyczaiła. Być może przez to, że trener Tułacz dobrał sobie już takich zawodników również bardziej kreatywnych i już widzimy kilku podaniowe akcje puszczy, gdzie to może się podobać. Tułacz jest jednym z tych szczęśliwców, że się może długo zastanawiać. Tyle lat się może zastanawiać nad tym, co tutaj zrobić i rzeczywiście może znajdzie sposób. Natomiast ja myślę, że jak Stal Rzeszów zagra na 0 z tyłu w ten weekend, to Termalika może mieć problem. Ja chciałem przypomnieć, że to jest sezon stulecia Puszczy Niepołomice, więc też pewnie troszkę lepsza kadra na pewno niż w poprzednim sezonie, ale też pewnie jakaś taka większa chęć. Dodatkowa motywacja. Tak. Motywacji na pewno nie brakuje też w Chorzowie. I to też nie jest łatwy teren, bo w Chorzowie ciężko się wygrywa. I mecz Ruchu z Chojniczanką to było chyba starcie kolejki. Tak jak sobie popatrzymy na to, co się działo w tym meczu, na liczbę sytuacji. Naprawdę dobry mecz obejrzeliśmy, który stworzyli nam, jakby nie patrzeć, Beniaminkowie. Kolejny dobry mecz Ruchu. Tak samo jak ten pierwszy, który był, jak Ruch zaczynał, nie strzelił bramki 0-0 ze Skrą. Tak samo ten obdarzony w wiele sytuacji można było spokojnie tutaj podwyższyć. Natomiast no, ja jestem trochę rozczarowany, bo no, tak jak powiedziałem, może tych 2 punktów to na pewno zabrakło, jak nie można było ugrać 4. Mimo tej rotacji, mimo tych kontuzji, urazów mięśniowych, to wyglądało to naprawdę dobrze. Natomiast nie wiem, czy to brak dekoncentracji, no trudno powiedzieć. Co tu się dzieje, jak jest 92 minuta, jest wrzutka z Rożnego, którego można było uniknąć i ktoś strzela barkiem, tak? My kiedyś pamiętam w jakimś meczu Kuba Wawrzyniak strzelił plecami bramkę, też się zastanawiałem, no i teraz do kogo ja mam mieć pretensje, jak ktoś strzela plecami, tak? No to jest totalny przypadek. W związku z tym no naprawdę szkoda, bo ten Ruch teraz po tych takich 2 meczach, bo to nawet samo to, że trener stał i no nie wierzył po zakończeniu meczu, jeszcze długo stał i się zastanawiał nad tym, teraz mają no, bardzo ważny mecz. Albo to pójdzie w dół, albo się otrząsną po prostu. Nie, ja myślę, że aż tak w tą stronę to nie pójdzie. Po pierwsze, dręże, zapomnieliśmy o tym, że na pierwszym naszym spotkaniu w tym magazynie powiedzieliśmy, że trener też pod tym się podpisał. Ruch Chorzów będzie czarnym koniem. Mhm. A mam wrażenie, że my... Tak, ale mam wrażenie, że my teraz... My stawiamy Ruch teraz jako faworyta tej ligi. Ja uważam, że okej, mieli swoje sytuacje, ale
postawa Bieleckiego w bramce też uchroniła ich przed utratą. Nie, Rafał, powiedzieć ci szczerze, ja myślę, że Ruch będzie zespołem, bo tak myślałem, żeby to będzie zespół, który w ósemce na pewno, a może coś ugrać, żeby otrzeć się o baraż albo wejść do baraży. Tak sobie zakładałem przed... Ja powiem, może nie w kontekście całego sezonu, ale w takim meczu z Chojniczanką na pewno możemy uważać Ruch za faworyta. Cały sezon to jest własny stadion, sytuacja, tak Adam również to powiedział, to był fajny mecz dla oka, dla kibica. Ja pod tym kątem powiedziałem, bo teraz ŁKS przegrał ze Stalą. ŁKS jest trochę tak no, zdegustowany tym, że zabrakło tych punktów, tak? I teraz gra z Ruchem, który miał trochę niefarta. To jest mecz bardzo ciekawy, bo ktoś będzie tutaj no, w takim trochę dołku psychicznym. Tak mi się ja uważam, że jedni i drudzy mają zakodowane to w głowach, że mają grać w piłkę. Jedni i drudzy to robią, tak, lubią. Się zablokuje. Być może, ale uważam, że mecz z Chojniczanką, wiadomo, gdzieś to jest duży niedosyt, ale z drugiej strony, jakbyśmy sobie zobaczyli sytuację Chojniczanki, ona mogła dużo wcześniej doprowadzić do remisu. Miała ku temu możliwości. Ale Ruch mógł to spokojnie Ruch również miał, również miał sytuację i powiem szczerze, no, tracą punkty, ale na dzień dzisiejszy są, uważam, wysoko w tabeli. Mają punkt straty do lidera. Jasne, że mental mocny mimo wszystko. Ale jacy zawodnicy tam grają? Tam nie grają. To nie jest taki zwykły Beniaminek. To nie jest zwykły Beniaminek. Omówmy się, to naprawdę, to jest trochę inaczej. Ja więcej wymagam od Ruchu i od zawodników przede wszystkim, dlatego Na pewno w tym meczu zawiedli, bo całościowo pewnie tak nie stwierdzimy, ale w tych dwóch ostatnich meczach myślę, też taka nieskuteczność kosztuje Ruch punkty. Można powiedzieć, że trochę nadrabiają, czy raczej oddają to, co nadrobili z tą Stalą, gdzie strzelali troszkę tak ponad stan, a teraz to oddają w jakimś stopniu, ale faktycznie ten Ruch miał dużo sytuacji, żeby zamknąć wcześniej ten mecz. Też warto docenić, myślę, Mateusza Kuchtę, który debiutował w Chojniczance. W niełatwej sytuacji, bo wchodzi do zespołu po kilku tygodniach jako taki świeży bramkarz. Dopiero co podpisał kontrakt, na pewno w jakimś stopniu trenował, ale nie przez pełny okres przygotowawczy z drużyną. A tutaj zalicza mecz, w którym w pewnym stopniu ratuje punkty Chojniczance. To był również dobry mecz Chojniczanki, a jeśli chodzi o Ruch Chorzów, to no teraz będzie prawdziwa wykładnia tego, o co mogą grać, bo czekają ich naprawdę mocne spotkania z drużynami. Gdzie mogli grać z pozycji lidera. Mogli grać, ale mają tylko punkt straty do lidera. Czasami się lepiej gra, jak się goni tego lidera. To jest, myślę, że w przypadku tego Beniaminka również dobra opcja. Chrobry Głogów, a więc ten zespół, który w ciągu tego tygodnia nie zanotował ani jednego punktu, bo między innymi przegrał z Podbeskidziem 0-1. To jest to spotkanie, o którym chcielibyśmy sobie powiedzieć. Te dwa zespoły akurat w środku tygodnia rozczarowały, no ale jednak Podbeskidzie miało trochę lepsze humory po tej wygranej w Tychach, wysokiej 4-1 i przede wszystkim Podbeskidzie ma Kamila Bilińskiego. Piękny gol, gol kolejki. Ale też duża robota w tej akcji Maxa Sitka, bo tam zgadzam się, natomiast ja doceniam też kunszt strzelca, bo to było naprawdę niełatwe uderzenie. Ostry kąt, potężny, lewą nogą trzeba było jakoś to zmieścić. Podjął decyzję natychmiastowo i to jest, myślę, że ważne, bo tam czasu nie było na wymyślanie czegokolwiek, tylko zachował się jak prawdziwy snajper i to jest jasne. Rzeczywiście Sitek tutaj no, zrobił całą robotę i myślę, że tutaj jest jakby współautorem tych punktów, które Podbeskidzie ugrało w tym meczu. Ja myślę, że Sitek przede wszystkim nam zaimponował tym driblingiem. Przełożeniem sobie piłki z bodajże z lewej na prawą. Zagrał fajną piłkę Bilińskiemu, ale to tak jak mówicie, to nie była sytuacja stuprocentowa i pewnie jak, że trzeba ten strzał zamienić na bramkę. Dołożył Kamil dużo ze swoich umiejętności, z tego, że jest rasowym napastnikiem i dzięki temu akcja dwójkowa zakończyła się bramką i najładniejszą akcją tej kolejki. No Sitek też pierwszy w Ekstraklasie pokazywał, to był zawodnik statystycznie gdzieś w czołówce tych driblingów, więc tutaj nie dziwi, że w pierwszej lidze też ma taką łatwość i po prostu podobny poziom skuteczności. Ale to jest to, co na początku sezonu pod Beskidziu brakowało. Albo to, kogo brakowało. Kamila Bilińskiego. Czasami się zacinało, nie? Tak jest. A tu już widzimy, nie kalkuluje, oddaje strzał i piłka w przepiękny sposób wpada do bramki. Kamil Biliński będzie naszym gościem. Pochwaliliście to niespodzianka, proszę bardzo. Błyskawicznie dzwonimy do Kamila. Dzień dobry, Kamil. Dzień dobry, witam. Kamil, muszę zapytać i skup się nad odpowiedzią, zastanów się dobrze. Twoje trzy najpiękniejsze gole, jakie zdobyłeś w karierze? Tyle ich było, teraz będzie długo myślał. No, sporo tego było. Jeżeli chodzi o
O bramki, no to najwięcej cieszyły mnie bramki z dystansu, bo gdzieś tam one były najczęściej pięknej urody. Ta, o której żeście przed chwilą rozmawiali z poprzedniej kolejki, została, widziałem, wybrana właśnie najładniejszym trafieniem ostatnich meczów, ale no szczerze to tak naprawdę chyba nic się nie spodziewałem, nawet ja się nie spodziewałem, że to się uda z tego wyciągnąć bramkę i bardzo cieszą takie bramki, które są nieoczekiwane, a tutaj była ona mocno nieoczekiwana. Ty mówisz, że nieoczekiwana, a ja sobie słuchałem wywiadu z Jeppe Simonsenem po tym meczu. On powiedział, że ty na treningach na 10 strzelasz tak 8, więc on się chyba jednak spodziewał. No, ale to wiadomo, no, ale sytuacja gdzieś tam meczowa, w której kątem oka tak naprawdę zwróciłem uwagę, że nie mam komu zagrać i w której leciał mi obrońca za mnie już na ślizgu bodajże Mandrysz, więc także musiałem po prostu jak najszybciej podjąć decyzję i to, że to wpadło akurat w krótkim słupku od poprzeczki, no to jest coś wspaniałego. No ale mówię szczerze, że tak naprawdę aż tyle nie dawałem sobie wyciągnąć z tej sytuacji, ile się dało, więc bardzo się cieszę, że była to bramka, która dała nam 3 punkty, bo nie był to łatwy mecz. Nie był to nasz najlepszy mecz z tych wszystkich, ale najważniejszy, że zwycięski i cieszy to, że w takich momentach też potrafimy jednak te mecze do końca dociągnąć, bo też wspomnieliście o Maxie, który wypracował bramkę, ale jak nie wiem, czy wszyscy z was oglądali ten mecz do samego końca, bodajże w 90 minucie Max uratował nam też te punkty, bo zablokował strzał Mateusza Machaja w polu karnym, który był bardzo, bardzo groźną sytuacją, więc Max zrobił w tym meczu dużo na dobrego. Kamil, na początku sezonu troszkę się pojawiały informacje o nie najlepszych twoich relacjach z trenerem Smyłą, o jakimś tam małym konflikcie wewnątrz sztabu, czy po prostu troszkę słabszej atmosferze. Udało się zażegnać ten konflikt? Też to pomogło wrócić do jakiejś lepszej formy strzeleckiej? A kto takie rzeczy mówił w ogóle? No pojawiały się takie informacje i też o tym słyszałem z wewnątrz klubu, że troszkę jakieś spięcia odnośnie też twojej dyspozycji, takiej może zaangażowania, może zaangażowanie to ze słowo, dopasowania do tej taktyki jakieś były. Nie chcę jakby tutaj wchodzić w szczegóły. Były tam tygodnie, które były różne, ale po prostu to, że za nami w tej chwili jesteśmy na innym etapie tego wszystkiego, pracujemy dalej spokojnie i tyle, więc nie mam jakby w tej chwili zamiaru komentować całe te sprawy i tych wszystkich rzeczy. W ogóle nie wiem, skąd w ogóle takie rzeczy wychodzą i kto jakby rozsiewa gdzieś kolejne i podsyca kolejne jakieś tam rzeczy, więc totalnie to niezrozumiałe z mojej strony. Jestem tu 2,5 roku, zależy mi na dobrze pod Beskidzia, na tym, żeby ten klub osiągnął najlepsze rezultaty i jakby chciałbym zawsze być częścią tego zespołu i być kimś ważnym, więc jakby nigdy się nie poddaję, jakby zawsze dla mnie liczy się dobry zespół, dopiero potem moje, więc jest trochę niezrozumiałe to jakby gdzieś nie wiem, plotki jakieś tam rzeczy podsycane, więc najważniejsze jest teraz to, żeby wróciliśmy gdzieś tam razem na dobrą ścieżkę i idziemy wszyscy razem w dobrym kierunku, bo to gdzieś tam nam wszystkim zależy, żeby Podlige Beskidzie cały czas było w tym miejscu, w którym powiedzmy nawet dzisiaj stawali. Czyli ta cieszynka po bramce z Odrą Opole też nie była żadnym nawiązaniem do cieszynki sprzed lat? To widzę, że... Research zrobił. Grube masz informacje, naprawdę. No to tak mocno się przygotowałeś. Dobra, nie wracajmy do rzeczy z przeszłości, więc jakby nie będę teraz gdzieś tam komentował rzeczy, które się kiedyś wydarzyły. Jeżeli chodzi o cieszynkę, to wiadomo,
są te emocje i spore emocje, które niejednokrotnie zawodnicy strzelający emanują i ja sam się czasami zastanawiam, co jest powodem tego, że zrobiłem tak, a nie inaczej po bramce, choć tych bramek nie strzeliłem kilka, tylko kilkadziesiąt, więc czasami się śmieję, jak widzę, że ktoś, kto strzelał bramkę raz na jakiś czas, nie potrafi się z tej bramki cieszyć. Ale niejednokrotnie zastanawiałem się na powtórkach, dlaczego tak, a nie inaczej zrobiłem, ciesząc się. Po prostu są to takie emocje, które gdzieś tam wychodzą z człowieka, więc jakby nie doszukiwałbym się jakichś niepotrzebnych rzeczy, choć nie wiem, naprawdę mocne rzeczy wyciągnąłeś. Najważniejsze, że wszystko jest w porządku w danym momencie. W danym momencie, ale nie do końca wszystko jest w porządku z formą Podbeskidzia u siebie, bo jak sobie tak przeanalizujemy, jak Podbeskidzie punktuje w meczach domowych, no to jest problem. Ostatnie 10 meczów to jest tylko jedna wygrana, sięgając jeszcze nawet tego poprzedniego sezonu. Na pewno o tym rozmawiacie i na pewno ty też jako kapitan tego zespołu no, myślisz, co się może zmienić i co należy zmienić. Gdzie tkwi przyczyna, że Podbeskidzie tak słabo punktuje w meczach domowych? Nie będę teraz radzał przeciwnikom kolejnym, bo mam dalsze gdzieś tam jakby plany na to, żeby to odwrócić. Jest kilka powodów, które gdzieś tam w ostatnim czasie mi się nasunęły, ale jakby nie chcę też wszystkich wyrzucać i wywlekać na gdzieś tam światło dzienne. I pierwszym z tych takich gdzieś mocno logicznych jest to, że przeciwnicy przyjeżdżając do nas grają w większości tych meczów bardzo defensywnie i czy to są zespoły ciut słabsze, czy ciut lepsze, czy kadrowo bardzo podobne do nas przyjeżdżają tutaj do Bielska i nie grają otwartej piłki. I to jest gdzieś tam powodem tego, jednym z powodów tego, że gra nam się ciężej. Trudniej jest nam skonstruować akcje ofensywne, przedrzeć się pod bramkę rywali i oni tak naprawdę czyhają na wyjście z kontrą i stworzenie sobie sytuacji, bo chociażby z tych 10 meczów Katowice grały taki trochę, ten mecz, który wygraliśmy, grały taki trochę bardziej otwarty futbol. ŁKS z tamtego sezonu u nas, który wynik zrobiliśmy 1-1, też grał tak bardziej otwarcie, zaś cała reszta zespołów gdzieś tam jednak bardziej zachowawczo tutaj się ustawiała pod nas. A zespoły, które do zimy przyjeżdżały do Bielska, chciały grać otwartą piłkę, to bardzo często traciły sporo goli i nam się prościej grało. Zaś na wyjazdach jest nam troszeczkę łatwiej, wiadomo, że przeciwnicy grają inaczej. Nie grają tak defensywnie, nie wypada im tak grać u siebie, jak grają tutaj u nas w Bielsku. To jest, tak wydaje mi się, jedna z tych przyczyn tego, że tak jest. Ale szczerze jest to bardzo denerwujące dla nas, bo wiadomo, trzeba wygrywać, trzeba robić punkty. Ostatnio dość sporo kibiców do nas przychodzi na mecze, a my gdzieś tam nie potrafimy tych meczów jakby dawać im większe, w tych meczach dawać im większej satysfakcji, więc miejmy nadzieję, że od jutra zaczniemy już punktować za 3 punkty też u siebie i już trochę ta tendencja się zmieni. No właśnie, okazja do przełamania już w jutrzejszym meczu z Puszczą. Akurat Puszcza na wyjazdach to jest taki zespół, że lubi stracić punkty, więc być może dobry rywal na przełamanie. Kamil Biliński, Podbeskidzie, dzięki bardzo za rozmowę, Kamil. Bardzo dziękuję. Pozdrawiamy. No właśnie, są problemy, ale są też jakieś pomysły na rozwiązanie ich w Bielsku, jak widać, przemyślał, ale nie chciał się za bardzo dzielić Kamil Biliński, lider klasyfikacji strzelców, właściwie współlider, bo tam kilku zawodników ma po 3 gole. Panowie, wszystkie mecze sobie omówiliśmy, to zobaczmy jeszcze raz tabelę, jak ona prezentuje się po tej 6 serii gier, a za momencik także zobaczymy jeszcze 11 kolejki, które sobie tutaj nasze trio, wasze trio właściwie wybrało. Wisła, Ruch, Podbeskidzie, ŁKS, Brookbet, Arka. To są w tym momencie zespoły najbardziej zaangażowane w walkę o ekstraklasę. No to zacznijmy może od Szymona.
jeżeli chodzi o tę jedenastkę, Szymon już się przygotuje, jeszcze strzelców sobie zobaczmy, bo bez wspomniałem problemu o tym, że Kamil Biliński na czele, no to słowo się rzekło, to i na grafice musi być to pokazane. Czubak, Biliński, Bochniak, Fernandez, a także kilku innych zawodników ma po trzy gole. Szymon, twoje 11 jakieś problemy miałeś z obsadzeniem jakiejś sytuacji, czy bardzo szybko ci to wszystko poszło i sprawnie? Chyba prawa obrona sprawiała mi lekki problem. Nie za bardzo wiedziałem, czy wyróżnić Marczuka, czy Pięczka z Puszczy Niepołomice. Czasami trzeba troszkę na siłę tam. Ze środkiem pomocy myślę też nie było to tak oczywiste, ale koniec końców myślę i Janusz Gol w defensywie i troszkę w rozegraniu fajnie zagrał. Olejarka ze Stali Rzeszów nie spod Beskidzia, natomiast swój wkład w wygraną Stali też miał. Też bardzo fajne pierwsze tygodnie tego zawodnika. Zresztą to jest podobny piłkarz do Sitka moim zdaniem. Pozycja troszkę inna, ale tak jeśli chodzi o takie techniczne walory, o to, że obydwaj mają jako atut dribbling, potrafią stworzyć jakąś ciekawą sytuację pod bramką. Olejarka troszkę chyba skuteczniejszy. Więc takich mogę rozróżnić. Mróz, wspomniałeś o tej bramce, ale też bardzo fajna zmiana. Ja lubię tego zawodnika, uważam, że troszkę nie rozwinął swojego potencjału w stosunku do tego na przykład, co pokazywał jeszcze w GKS-ie Jastrzębie jakiś czas temu, bo to był zawodnik taki rzucający się w oczy umiejętnościami jako dziesiątka, jako skrzydłowy potrafił fajnie zagrać. No o Kuchcie już wcześniej wspominałem, że to był występ na wagę punktów. No i środek obrony też myślę taki może niezbyt ekskluzywny, jeśli chodzi o nazwisko, bo to dwóch takich solidnych ligowców, ale którzy obaj zagrali po prostu dobre spotkanie. Rafał, dużo zmian w twojej wyjściowej jedenastce za tę kolejkę będzie w porównaniu do tej Szymona? Z tego co wyliczyłem, to 5 osób trafiliśmy razem. Tak? Tutaj jest Kuchta, jest Wołkowicz, jest Hajdari, jest Sitek, okay. A dałem tak. Julio Rodriguez'a ze względu na to, że pod Beskidzie może nie grało pięknie w ofensywie, nie miało nie wiadomo ile sytuacji, ale Rodriguez był tym zawodnikiem, który był mega taką dużą ostoją gry defensywnej, ale przede wszystkim on, co ma fajnego, co mi się u niego podoba, to rozegranie. Jest naprawdę zawodnikiem, który potrafi wprowadzić piłkę i robi to bardzo dobrze. Wyróżniłem Poczobuta, bo uważam, że to on kontrolował linię środkową w meczu z ŁKS-em. Kiedyś się mówiło o Poczobucie, że to jest taka typowa szóstka, która przeważnie jest do przerywania. A ja odnoszę wrażenie, że przy trenerze Stali Rzeszów on się zaczyna rozwijać. Troszkę zmienił styl grania też. Tak jest, ale potrafi zaskoczyć nas naprawdę fajnym zagraniem. No i myślę, że dużym zaskoczeniem jest to, że dałem Połapa. Nie dałem absolutnie go za asystę, czyli wrzucenie piłki z autu w pole karne, ale to był chłopak, który naprawdę dużo zdrowia zostawił w meczu z Wisłą Kraków. Bardzo często widoczny w defensywie, ale również to też jest taki chłopak przebojowy, niekalkulujący i starał się gdzieś tam napędzić tą prawą stronę, bo on w tym spotkaniu z prawej strony wystąpił. Być może nie ma takich liczb jak Wołkowicz, ale to też jest chłopak, który w ostatnim czasie wskoczył znowu do jedenastki i dużo daje swojej drużynie. No i trener Marcin Sasal, tutaj spodziewam się klasycznie, czy tak będzie. Znaczy ja wiem, że tak będzie, tak, więc tylko trochę trzymam w niepewności. Proszę bardzo, trenerze, proszę omówić. Tu mi się pokryły po cztery, i u Szymona i u Rafa czterech zawodników się pokryło, ale to chyba dlatego, że młodzieżowca, że się tutaj przepis o młodzieżowców właśnie obowiązuje. W 11 kolejki nie obowiązuje. Nie, my mamy dużo w kieszeni pieniędzy, więc... No właśnie. Wolicie płacić kary, tak? Ja skarbonka będzie postawiona. Może od tego zacznę. Młodzieżowców z ŁKS-u i Kowalczyk i wszedł za niego Kaleczukwu. I dał świetną zmianę. Też patrzyłem, czy ma status młodzieżowca wychowanego z Koli. Sporo jest tutaj już tak, czasu. Tak, ma status młodzieżowca. Więc ma status młodzieżowca i Kowalczyk, 18-latek, który coraz lepiej sobie poczyna w tej pierwszej lidze. Myślę, że warto na to zwrócić uwagę.
że ten zawodnik coraz lepiej nie musi mieć tego statusu młodzieżowca, bo naprawdę robi ogromne postępy i też wychowany w Ząbkowi, więc tutaj jakby z naszych okolic. Jeśli chodzi o bramkę, no miałem trochę dylematu, natomiast postanowiłem tutaj postawić na Loskę. Z racji tego, że jakbym kogoś miał wyróżnić z Brookbetu, to znowu pewno był to Mesanowicz. Więc nie chciałem go dwa razy wchodzi w którejś minucie i robi różnicę, ale tutaj rzeczywiście Loska broni na tyle szczęśliwie. Ja też właśnie swoje zrobił. Punkty troszkę uratował. I ten punkt myślę, że uratował, bo jednak ja skłaniam się do tego, że Puszcza była lepsza w tym meczu, jeśli chodzi o sytuację i mogła ten mecz wygrać. Na pewno zawodnikiem tutaj tej wyróżniającym, myślę, że najlepiej dzisiaj, najlepszym z tej mojej jedenastki jest Wołkowicz. Tu już mówiliśmy sporo o tym. No ale też świetne momenty i Swędrowskiego z ruchu. Uważam, że to był zawodnik, który zagrał naprawdę powyżej przeciętnej swojego zespołu. Jak zwykle dobrze Olejarka i na tle w tej stali naprawdę mi się znowu po raz kolejny podobał. Świetne indywidualne akcje, nie tylko popisy driblingów z wodów, ale naprawdę z zabraniem się na piłkę Hajdary z Arki. No i rewelacyjnie ta dwójka z Podbeskidzia i tutaj no, doceniłem to Podbeskidzie i tą wygraną, że dwóch zawodników i Sitek za tą świetną akcję dającą bramkę i Biliński, który arcytrudną bramkę zrobił. Ja tu jeszcze nie chciałem się wtrącać w rozmowę, ale tutaj Biliński mówił o tym, że tam szukał Mandrysza czy kogoś. Ja myślę, że nie ma szans. Nie ma szans. Tu się nie podaje piłki. Myślę, że dobry zawodnik nie podaje piłki w polu karnym. Dobry napastnik nie podaje i myślę, że to jest chyba sytuacja, że on tyle bramek strzela, to na pewno nie patrzy tam gdzieś komuś ma piłkę zagrać, tylko cel odłamkowy ładuj. Dobrze by było jeszcze tak, żeby zawodnicy, napastnicy wiedzieli, bo taka konkluzja mi się nasunęła. Trenerzy bramkarzy w ogóle mówią, jak ustawia się bramkarz gdzieś do strzału, to mówi, że tak kolokwialnie, tutaj zastaw ten róg, bo tutaj możesz wpuścić, nikt cię z tego nie rozliczy. Jak wpuścisz w ten róg, to nikt ci tam nie urwie głowy, musisz stanąć tak, żeby to zastawić. Ja myślę, że napastnicy powinni tak trenować, żeby o tym wiedzieć, że w tej sytuacji bramkarz, załóżmy, zastawia to, czyli ja muszę strzelić tu albo tu. Więc takie punkty na pewno warto w treningu indywidualnym z napastnikiem sobie wyznaczyć. Tym bardziej, że w Niemczech jest to bardzo modne i zajęcia indywidualne dla napastników, kandydatów napastników są i pod takim kątem. Natomiast u nas raczkujemy, ktoś tam coś próbuje zrobić, ale myślę, że to jest jakby ocean do ogarnięcia i do odkrycia, bo napastnik, jak wiemy, na wagę złota. To prawda. Siódma kolejka wygląda następująco. Zestaw par kolejki, która zaczyna się już tak naprawdę za kilkadziesiąt minut. Dwa mecze piątkowe, Chojniczanka, Górnik Łęczna i ŁKS Ruch Chorzów, a później to już będzie się działo sobota, niedziela i aż do poniedziałkowego wieczoru. Wasz mecz, na który czekacie najbardziej? Wasą. Pierwszy już dzisiaj, czyli ŁKS Ruch Chorzów. To ciekawe, tak. To na pewno, będzie ciekawy mecz i dwie drużyny, tak jak już wcześniej powiedziałem, które lubią grać w piłkę. A kolejne spotkanie to jest Brookbet Termalika Stal Rzeszów. Myślę, że to, zgadzam się. To spotkanie też się podoba. Ja jeszcze jednym okiem będę patrzył na Łęczną. Czy to tylko taki jednorazowy prognostyk do lepszej gry? Czy zostali na tym poziomie, bo uważam, że coś się ruszyło. No jak już z Chojniczanką nie wygrają, to naprawdę tam tylko, będzie dużo powodów do myślenia. Tylko ta Chojniczanka też ruszyła, bo ja również się wypowiedziałem na ten temat. W meczu z Ruchem to już była trochę inna Chojniczanka, która też ciekawy mecz zagrała, więc mamy dwie drużyny. A jakbyś był teraz, miał taką moc sprawczą, jakbyś był, nie wiem, prezesem, trenerem Górnika, z kim byś chciał zagrać, żeby się tu przełamać? Z Wisłą Kraków. Jak nie z Chojniczanką, to z kim? Z Brookbetem, bo Brookbet zawsze Resowia chyba. Okay. Słuchajcie, panowie, dobijamy do końca. Jeszcze na koniec ciekawa informacja o tym, że jest już w przedsprzedaży drugi numer kwartalnika kanału sportowego. Szczegóły znajdziecie oczywiście w linku kiosk.kanalsportowy.pl. Szymon, wiem, że też swoją cegiełkę dołożyłeś. To prawda, tak. Mogę zachęcić do zakupu tym razem, bo w pierwszym numerze pisałem o historii Jacka Góralskiego. Teraz transfery klubów ekstraklasy, a raczej to dlaczego te transfery często są niewypałami, jak nasze kluby robią transfery, gdzie popełniają błędy, też w porównaniu z innymi ligami w Europie, na świecie. Także troszkę, myślę, ciekawego czytania będzie.
Trener Marcin Sasal. Dziękuję. Rafał Grodzicki. Dziękuję ślicznie. Szymon Janczyk. Dziękuję. Ja też dziękuję i widzimy się oczywiście za tydzień. Dobrego weekendu Wam życzymy. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.